Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym filmie. A dzisiaj otworzymy sobie paczuchę z Zalando, sporą. Wczoraj mi przyszła i pomyślałam, kłóci mnie, ale nie otwieram, zrobimy sobie to teraz na filmie. Także jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, będziemy sobie wszystko mierzyć. Ja będę pokazywać gdzieś z boku na przebitkach, jak te rzeczy wyglądają na mnie. No, także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalszej części tego filmu. Okej, ja już sobie przygotowałam tutaj nożyczki. Trochę może obniżymy kadr i otwieram. Ogólnie ta paczka jest dosyć ciężka, bo są tutaj dwie pary butków. I zamówiłam sobie różne spodnie. Teraz już powoli zaczyna być, widać mój brzuszek i powiem Wam, że nie mieszczę się szczególnie w spodnie. Nawet dresy, niektóre leginsy po prostu zaczynają wycisnąć. A jeśli chodzi o dżinsy, no to już się w nie dopinam. Niestety. Nie wiem, czy to będą oki. Nie brałam żadnych ciężkich spodni, po prostu większe rozmiarki. Dobra, już wszystko. Dobra, jestem. Mam tutaj fakturkę Paragon, tak? Napiszę Wam ceny, bo miałam na wszystko rabat. 15% chyba. Także będą ceny przy produktach, jak będę je pokazywać. Może tak, może ja wszystko odpakuję na początek z folii i widzimy się za chwilę, żeby nie było takiego przedłużania i rozpakowywania tutaj, bawienia się z tą folią. Okej, już Wam pokazuję pierwszą rzecz. Jest to bluza z Gapa. Tak, może? No, w sumie wydaje się solidna. Ona ma wyszywane takie logo, całe jest logowane. Napisy Gap. Zobaczymy, za chwilkę zmierzę. Ja wzięłam M. Rozmiar jest lekko ocieplana. No, jak zmierzę, będzie to lepiej widać. Wydaje się dość szeroka. Jest to taka krótsza chyba bluza, raczej crop top. Zobaczymy. Co dalej? Spodnie. Tutaj mamy z Nike. One są w fajnym musztardowym kolorku. Tutaj mają wyhaftowane logo. Ja wzięłam rozmiar L. No, chciałam, żeby były luźne, duże. Są duże. Może będą oki na teraz. Cenowo naprawdę to fajnie wyszło. Teraz sprawdzę nawet z ciekawości, bo tutaj dopiero odjęło na Paragonie. To 26 zł. No także myślę, że ok. Zobaczę, czy są ogrzewane. Delikatnie. Ja teraz szukałam takich bardziej nieogrzewanych rzeczy w sumie. Idzie wiosna, będzie coraz cieplej. No ale ok. I kolejne spodnie. Tym razem z Adidasa. I tutaj jakby naszyte jest takie gumowe logo. Coś takiego. Jaki ja wzięłam rozmiar? Zaraz. XL, tak? Tak, XL. No chciałam, żeby nie naciskały mnie na brzuch i w ogóle, ale widzę, że guma jest... Nie wiem. Tak wyglądają. No, może być teraz troszkę kolor przekłamany. To jest głęboka czerń. Tutaj mają trzy paski. Tak. No nie wiem, zobaczymy. Czy one w ogóle będą luźne na brzuszku? Powiem Wam, że ja mam takie jedne szafy leginsy ciążowe, ale zmierzyłam je i totalnie nie, po prostu one mają tak strasznie wysoki stan dotąd. Czuję się, jakbym była w takich rajtuzach typowo, w rajstopach, także nie, szukam czegoś innego. I co tu mamy? Trzecią parę spodni, kolejna. Okej. Okay. Ej, nie na 100% wzięłam spodnie. Dlaczego wysłali mi bluzę? Jogger, spodnie, L. Tak, New Balance. Ups. Tak, to jest bluza. W rozmiarze L. Ale to miało być spodnie i na fakturze są spodnie. A tutaj dostałam... Oj, może... Nie wiem, jak to pokazać, żeby nie był kolor przekłamany. Ja dostałam bluzę. To miało być właśnie spodnie identyczne. Okej, będę musiała to wymienić, bo spodnie były w fajnej cenie, naprawdę. I myślałam, że będą oki. No ale nic, dobra. Oprócz małych niespodzianek, może już więcej tutaj nie będzie takowych. Mamy tutaj szal chustę z Tomiego, z
Tommy Hilfiger. Mam taki fajny trenczyk w kolorze beżowym. I pomyślałam, że ta opaszka może być spoko. Teraz sobie zobaczymy. To jest taka cienka właśnie opaszka wiosenna. Teraz sobie to zmierzę. Nie wiem, jak bym to nosiła. Ja jestem średnio szalikowa. Coś takiego. Materiał jest bardzo cieniutki. Ona była w sporej promocji. Ja dałam 180 zł. I to już była spora promocja. Ona coś była droższa. Jeśli chodzi o cenę regularną, ona jest o, w takie paski i logo. Kolory mi się spodobały właśnie. Biały z beżem. Coś bardziej wiosennego, tak? Letniego. Jeśli chodzi o kolorystykę. I teraz ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ubrania. Tym razem nie dla mnie. Jest to koszuleczka z Gapa. Wzięłam dla narzeczonego. Zobaczymy cię. Nie, powinno fitować, ok. Z Gapa i z myszką Miki. Kolekcja Gap. W kolaboracji z Disneyem. Taki t-shirt. Miejskowy z małym tutaj nadrukiem. Tak. Wydaje się spoko. Zobaczę, czy on jest bawełniany. Tak, 100% bawełna. Także wydaje mi się ładny. Odkładam do zmierzenia. Jak przyjdzie, to pokażę. Ok, teraz pokażę wam coś fajnego, wzorzystego, ciekawego. Ogólnie poszukuję teraz fajnych kaloszy na wiosnę. W tym roku już chciałam kupić, bo było dużo takich dni deszczowych, mokrych, gdzie wiem, że kalosze by mi się przydały, chciałam jakieś fajne. I była fajna promocja na takie kalosze, na przykład mam tutaj firmę. Wychodziły bardzo niedrogo w takie różne wzorki. I się skusiłam, chociaż też jakby mam ochotę na huntery, żeby sobie w tym roku sprawić. Ale no, wzięłam te do zmierzenia. To są żabki. Znaczy mam dwie pary, pokażę wam później drugie. Te były trochę droższe, ale no beżowe żabki. Bardzo ładnie wyglądają. Nie wiem, czy w ogóle rozmiar będzie oki, bo to jest 40. Pokażę wam od razu drugie. Okej, i drugie są, uwaga, wąski. Takie zielone. Też myślę, że fajne, ciekawe. Ale chyba najbardziej przemawiają do mnie te żabki. Teraz zmierzę, czy rozmiar jest dobry, czy są wygodne w ogóle. Czy je zostawiam? Zobaczymy. I zmierzę resztę rzeczy, bo podogrywam przebitki. Jestem po małej przerwie, bo ogólnie mówiłam wcześniej do Arka, że mam taką ochotę na coś słodkiego. Na ciacho, pojedźmy może do cukierni. No to powiedział, że dobra, zaraz. Ja tam sobie zaczęłam się ogarniać, pomyślałam, że nagram film, no i teraz przyszedł w trakcie nagrywania i mówił, mam czas, jedziemy, no to ja dobra, okej. No i pojechaliśmy, w sumie jeszcze zjadłam sobie obiad, ciacho na deser, no i dopiero jestem z powrotem. W ogóle zadziwił się, że ja kupiłam sobie kalosze takie kolorowe, ale no, powiedziałam, że są urocze i tak. Dobra, także będziemy mierzyć. Zobaczymy, czy będą dobre. Czy włożę tam swoją nogę? Dobra, włożyłam. Chyba są ok, chociaż jakby były większe, to myślę, żeby mi tak, wiecie, się zsuwały czy coś z nogi. Bo ja mam trochę taki problem z doborem rozmiaru, bo w niektórych firmach kupuję buty na 40, w niektórych na 40,5, w niektórych na 41. Także jest bardzo różnie. Czasami to 41 jest na mnie ogromny jak kajak, więc no, a kiedyś nosiłam najczęściej 41. Więc też może mój rozmiar stopy się troszeczkę zmienił. Dobra, ja teraz będę nagrywać przebitki do tego materiału. Wszystko później ładnie chcę zmontować, ogarnąć, żeby się dobrze oglądało. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten haul zakupowy. Ciekawa jestem, co najbardziej wpadło wam w oko. Jestem ciekawa, czy te rzeczy też będą na mnie jakkolwiek pasować, czy coś sobie w ogóle z tego zostawię. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Serdecznie dziękuję wam za obejrzenie i widzimy się już niedługo. Pa, pa!